dwie dziewczyny to Klara i Aniela. Klara to taka, co wierzy, że faceci to same szuje, bo tak czytała w tych swoich książkach, gdzie miłość to tylko czysta fantazja. A Aniela, taka wrażliwa duszyczka, to słucha Klary niczym jakiejś guru i łyka wszystko na sucho. Ale jak ten Gustaw zaczyna swoje kombinacje, to Aniela nagle łapie, że życie nie jest bajką, co na kartach leży. Ten w granatowym to Gustaw, mistrz w unikaniu ślubu. Wiejskie towarzystwo to dla niego kompletna żenada. Totalnie się tam gubi. Ale jak stryjek go ciśnie, to obiecuje poprawę i bum, zakochuje się w Anieli. Kombinator jakich mało. Wymyśla mega skomplikowaną intrygę i radzi sobie w niej jak ryba w wodzie. To Albin. Nieszczęśliwy kochanek na maksa. Smutek non-stop cieknie mu z serca, bo Klara ma go w nosie i olewa jego podrywy. Cały czas żebrze o jej miłość jak wędrowny alkoholik o 2 złote. Jego akcje to takie przerysowane dramy, jak z tanich romansów. Bardzo mi moi cudzinie, ale co wy tam siedzicie? Deszcz przestał padać. Jak najbardziej. No uspokój się, nie rób wstydu przy gościach. Naprawdę przestało padać, a więc cały czas coś powtarza, że ciągle zbierają się chmury. Chmury zbierają się, ale... w moim sercu. O, Klaro, dlaczego cieszysz się moim smutkiem? Jaki smutek? Ja smutna? Albin, poeta jest z ciebie warta. A zresztą, wam mężczyznom poezja idzie równie dobrze, jak i myśli. Takie zachowanie to nikomu niczego dobrego nie robi. Ba, to szowinizm w czystej postaci. Och, naprawdę? Mówi to pijak. No, już wystarczy. Ty, Klara, to nie umiesz rozmawiać spokojnie. Jak to mówią, lada dmuchnięcie iskrę roznieci. Zupełnie się z panią zgadzam. Ta Klara to jakaś wariatka. No, Gustawie, może zmienimy temat. Jak ci się podoba u nas na wsi? Jak najbardziej, jak najbardziej. Całkiem miła okolica. Ten ham i prostak nawet przez stole nie potrafi się zachować. Piękna ta wieś. Na wiosnę to kwiatki, listki, trawki świeże. W lato żniwa piękne, a w jesieni... W jesieni też coś tam bywa. No, wieś spokojna. W mieście zawsze pełno ludzi i hałasu. Ale to jak człowiekowi miasto się nudzi, to i wieś się znudzi. Dlatego Gustawie, mam nadzieję, że nasze towarzystwo ciebie nie nudzi. On zasnął. Ja i tak nie śpię po nocach. Pragnę miłości. Klara. Tak się zwie. Rafał Krawczyk jako Gustaw, Szymon Gądek jako Albin, Lena Kulczyńska jako Klara, Marianna Sachajko jako Aniela, Paweł Kusaj jako Rodos, Katarzyna Dobrowolska jako Pani Dobrójska, Kamil Kimak jako Jan, Julia Bubiło jako narrator. Chcielibyśmy również bardzo podziękować za pomoc w realizacji projektu naszej nauczycielce polskiego, pani profesor Magdalenie Lis.
panom ze Stowarzyszenia Michalec 1864 za wypożyczenie nam strojów z epoki oraz pani Dorocie Cieślik za zainspirowanie nas do pracy nad naszą interpretacją ślubów panieńskich. Dziękujemy.